Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ignacy. Moi drodzy, słuchajcie, jedziemy dalej z Hearts of Ironem. Cieszy mnie, że odpowiedzieliście tam w komentarzach, tak, dotycząc tego, jak to nagrywać, ten materiał. I tak, i zobaczymy, spróbujemy to nagrywać możliwie do przodu. Może dzisiaj usiądę z kilka odcinków, nagram, zobaczymy, czy mi się uda w ogóle ocalić i czy jest jakaś szansa. Myślę, że w przypadku ataku Węgrów, no, pytanie, jak Rusy zareagują, nie? To jest wszystko się rozbija kwestia, jak Ruskim pójdzie walka z Niemcami potencjalnie. Układ w Krajowej. Zaraz zobaczymy. Zaraz się wszystko rozbije. Bliskie stosunki z Japonią tutaj. Huta, niemieccy doradcy. Och. Obawiam się, że tu może być gwałt graniczny. No i pytanie jeszcze, co wy zrobicie? Na razie było do pomocy. Ktoś zwrócił uwagę na to, że powinien sprawdzić tutaj, że tutaj się gdzieś dostaje fabryki. O, faktycznie. A, to dziękuję, nie wiedziałem. To będę musiał z tego skorzystać jeszcze. Dobra, ta dywizja jest już ready. Wyślimy ją tu. Jak tam reszta moich dywizji jest i wyposażenia? Zaraz powinny wychodzić do gry. O, może to nie być najprostsze na świecie. Z drugiej strony Włosi nie są jakoś turbo w oprócz posa. Co to za dywizje są? Z pepancami? Od kiedy komputer takie dywizje robi? Przewaga ofensywy, to dostajemy boosty do technologii, ale ja chciałem zrobić pułki artylerii. Bardzo mi na tym zależy. Bardzo nawet. Bardzo, bardzo. Dawa dywizję bez przydziału. W porządku. Hopsa, hopsa. Dawaj mi tutaj. Będzie, że ty. I zapraszam chłopców do szkolenia. Oczywiście. Ofensywa zmechanizowana i teraz będziemy mieli kilka boostów do technologii. I teraz pytanie, które? Lądowo-powietrzne wątpię, bo to jest dla czołgów i ogólnie dla armii Pepans. Tu daje jeszcze taktyczny odwrót szansę wsparcia. I wszystkie bataliony frontowe plus 5 plus dominacja powietrzna. Tu mamy atak dla całej armii Perzyw. Zwiad i szansa... bo to się zgrywa z tą szansą wsparcia. Plus 1 do zwiadu. No może. Reorganizacja, zorganizowanie dla piechoty. Czołgi, zorganizowanie, reorganizacja. Perzyw Pepans. Szczerze, to mi się to wydaje lepsze. Idziemy w błyskawiczną dominację w takim razie. Może coś nam z tego jeszcze wyjdzie. Tu się cały czas upgrade'ujemy. Mamy samochody. No, trzeba by je zacząć robić. Problem będzie, że będzie brakowało gumy i wszystkiego. Będę musiał zrobić ten fokus. Okej. Okay. Rumunia wycofana, a to znaczy, że praktycznie wchodzą w łapy faszystów w dużej mierze. Rumunia wypowie wojnę Bułgarii. To będzie oznaczało wojnę z Wielką Brytanią. To znaczy, że pewnie wejdą do Kominternu. To znaczy, że będą... Sorry, do faszystów. To znaczy, że moja granica będzie jeszcze większa z wrogami. A wy macie gwarancję od kogoś? No. Boję się, że jak to kliknę, to oni wejdą od razu do faszystów. Z drugiej strony, co gorszego może się wydarzyć. Chodźcie, zobaczymy. Dostęp wojskowy, relacje, paktonie agresji. Co gorszego może się wydarzyć już teraz, nie? Ile dni? 160, zobaczmy. Co gorszego może się wydarzyć już teraz? Wejście do osi jeszcze nie. No się okaże. Dobra, kolejne dywizje bez przydziału. Wrzuć je tam. Jak u was wygląda sprawa, Niemcy? Lotnictwo morskie, wojna z Grecją. Ojeju. Mussolini poszerzy sobie granicę u mnie na południu. Oby dostał w dupę od Grecji. To będzie miłe. To nawet będzie bardziej niż miłe. Jakoś mnie jeszcze omijają, to jest dziwne. Czemu Niemcy nie zrobili tego żądania Słowenii? To mnie zastanawia bardzo. Bo już powinni móc zrobić. Lepszona maszyna licząca. W porządku, deszyfrowanie dawaj. Pułki artylerii, Grecja, Włochy, alianci. W porządku. Wszystko tutaj jest, działa tak, jak być powinno. Jeżeli chcemy zrobić jakiekolwiek samoloty albo pojazdy, powinniśmy zrobić to. Tak. I powinna być wojna. Pytanie, czy Grekom się uda. Mogę wam wysłać ochotników? Mogę.
3 dywizje. Zastanawiam się, czy chcę. Wszystko się rozkłada... A nie, nie ma sensu chyba. Obawiam się, że nie będzie to sensu dużego. Teraz co robicie dalej? Traktat z Niemcami. Aha, to badawcze, a wy... Lotnictwo morskie, w porządku. Jak wam idzie? 2 grudnia skończycie, a... A ja mam... 15 lutego, w porządku. Wtedy będzie trzeba przerzucić więcej sił na granicę. I razem z ruskimi ich dojedziemy. Niestety wtedy... Może nastąpić taka sytuacja, że wejdą od razu do wojny wszyscy. Skoro mamy to, to ja bym zaczął robić ciężarówki. Chociaż 3. Wiem, że brakuje surowców. Spokojnie. Andrzeju, spokojnie. Logistyka niech będzie. Zawsze przydatne. Teraz wy 3. Idźcie na ten front. Centrala wsparcia artyleryjskiego. W porządku. To było, aha, z doktryn. W porządku. Jedziemy dalej. Myślę, że w takim razie... Stawcie się na tej granicy, a ja was szybkęsem jeszcze przerzucę stąd. Nie da się was zaznaczyć wszystkich z tego oddziału, nie da się. Wszyscy jesteście? Zróbmy tak. Daj mi ten czołg do tej dywizji. I ustawiajcie się na granicy. Dobra, jest nowy sam. Dobra, to trochę się wyjaśniło. Kto jest w kominternie w tym momencie? Ty jesteś? Ty nie jesteś. Anuluj tą aneksję. To jest nikomu niepotrzebne w takim razie. Musicie utrzymać te granice albo zaatakować, czy cokolwiek. Co się skończyło? Aha, samolot. Dobra. Zrób to. Chłopcy, mam nadzieję, że wyszkolicie się dosyć szybko. Też faktycznie tutaj idź. Jakbyśmy się Włochom w dupkę wbili jakoś, może coś z tego wyjdzie. Tu się co wydarzyło? Aha, zwiadowcza i ta kompania. Aha, i dostaliśmy jeszcze szpitale polowe. No niestety ich teraz nie wprowadzę do gry. Muszę prędzej zesram, niż coś z tym zrobię. Artyleria? Szarpnijmy się, 85 dni, może jeszcze coś się uda wrzucić. Może. Zobaczymy. Boję się poniekąd tych Węgrów tutaj na tej północnej granicy. Mogą być irytujący. Tutaj nikogo nie ma na szczęście, więc ta armia się zaraz powinna szybko skonsolidować. I wtedy resztę sił wrzucimy do Włoch na ten front. To nie wygląda dobrze. To zdecydowanie nie wygląda dobrze. Nowe karabiny. Gdzie nie ulepszyliśmy jeszcze starych. Idźmy dalej. Tego się nie szarpnę. Dawaj pepance nowe. No i ściągaj tych surowców w takim razie. Cholernych. Jak teraz wygląda budowa? Oj, tak wygląda wolno i tak. Nie zbudowałem na tej stronie fortów w ogóle. Jak z wami? Dobra, Niemcy się widzę, że ustawiają na całej granicy. Może to i dobrze, może to trochę osłabi potencjał niemiecki. Ciężko mi powiedzieć teraz. Ty wbijesz się w plecy im. Fajnie byłoby się utrzymać, nie powiem. Bardzo bym się ucieszył, gdyby się udało. Zacznijmy może od faktycznej realizacji planu na samym początku wojny. I zobaczymy, czy coś nam z tego wyjdzie. Albo może zacznijmy od obrony. Ty zacznij realizować, o tak, dobrze. Czego brakuje? Aha, ropy i gumy. Dobra, ropa zaraz powinna być. Gorzej będzie z gumą. Jak się wbijamy ją odpowiednio szybko, byśmy odcięli ich od portu, to było ważne. Odetniemy ich od tego portu na pewno. Złoża panońskie, w porządku. Pytanie, czy jest coś jeszcze, co mi da jakąkolwiek obronę. Wsparcie, wsparcie. Patrzę, czy są jeszcze jakieś duchy narodowe, które coś mi dadzą. Tu nic. Doktryna. Czas badań nad lecznictwem. To jest niegłupie swoje. Co te fabryki? Tu nic, tu mamy wszystko, włącznie z Federalną Radą Obrony.
No rób to, co mi tam. Abdykacja Karola II, czy to będzie zaraz oznaczać? Ale to będzie gwałt. Ja nie mam nawet sił, żeby się ustawić tu. Nie ma takiej szansy. No nic, faktycznie, moje sojusze, nie udało mi się na początek kogoś szybko zaatakować. Jakbym zjadł kogoś szybko, to może by to była większa szansa. W tym momencie jestem tak otoczony, tak bardzo, że... Z drugiej strony Niemcy nie mają tu jakichś ogromnych sił. I Włochów w ogóle nie ma, bo chyba próbują walczyć z Węgrami. Znaczy z Grekami. I nie za bardzo im to wychodzi. Ale to taka klasyka gatunku dosyć. Boję się, że dostanę jeszcze desant tutaj. Na Japę i będzie po wszystkim. I będziemy mieli szybki restarcik. Z drugiej strony ci się też ustawiają na granicy. No pytanie, jak silni będą. Ja nie widzę u nich dużo średnich czołgów. W ogóle nie widzę czołgów. Obserwatorzy artyleryjscy, w porządku. Montuję zaawansowane bazy ogniowe jeszcze. Jak wam wygląda sytuacja? Czy wy nie powinniście zaraz właściwie jakoś wypowiadać wojny? Tak zaraz? O właśnie. Dobra. Tak, do broni. Teraz pytanie, jak szybko podochodzą? Bronimy się, bronimy się, bronimy się. Niemcy łamią Ribbentrop-Mołotow. Pytanie, kogo szybko zawołają do wojny? Teraz realizacja. Jak się obronicie? Dajmy im military access, czemu by nie? Zawołajcie tylko Włochów do wojny. Patrzcie, spuszowaliśmy ich tu. Niepojęte. Czemu Włosi jeszcze nie są w wojnie? No bo to jest inna wojna, tak? Tylko Rzesza Niemiecka. No nie jest tak źle. Faktycznie, musieli przerzucić trochę wojska. To im pewnie robi niemały problem. A moje dywizje spokojnie są... No, jeden z dwóch w stanie przepenetrować. Mam za mało artylerii przeciwlotniczej. Niechaj będzie, niechaj będzie. Tutaj się wybronili. Rumunia, Bułgaria. To zaboli. Będzie. Jest. Weszli Włosi do gry. Dobra, ta armia już powinna być wolna. W takim razie trzy dywizje od razu fruną. No właśnie, gdzie? Tu. Czołg niech wjedzie szybko. Odetnij ich od tego portu. Dajmy radę jeszcze. Jeszcze. No dawaj, dawaj. Odetnij ich szybko od portu. Pytanie, czy oni tu jakieś fabryki mieli. Cholera wie. Chyba nie. Dobra. Ty jedziesz tak, no tamtą granicę jedź. Bardzo by mi zależało, żebyście weszli jak najszybciej tu. Naprawdę bardzo by mi zależało. Jak ich odetniemy od portu... No dobra, mają jeszcze jeden, spoko, ale... Ale byłoby to dosyć kluczowe. Ich wyciąć. Węgry wezwane. Więcej... Nie, może artylerii nie. Karabiny. Nie, też nie. Wszystkiego mi brakuje. Dwie fabryki aż zyskałem. Sprzęt wsparcia niech będzie. Kurde, nawet wygrywamy wiele starć. Dobra, Włosi powinni zostać zgnieceni tu szybciutko. Odcinamy ich od portów. To jest bardzo ważne. Jak ich tu udusimy, to będzie nieźle. Dawaj. Zatrzymaj tego. Słowacja. Hiszpania, Bułgaria do aliantów. O. Zobaczymy, co z tego wyjdzie mądrego. Czy cokolwiek. Wygląda to, że ich wypchniemy z portu, to dobrze. Tu szyfrowanie wyszło, w porządku. Tu jeszcze nie zrobię tego. No faktycznie mam tego teku trochę do przodu. Mogę być nawet silniejszy od nich w niektórych aspektach rozgrywki. W niektórych tylko. Sprawdźmy na przykład. Nie no, moje dywizje mają luja obrony. A, jestem okopany to też dlatego. Oni mają... Wow, serio? Niepojęte. Patrzcie, jedna moja dywizja jest w stanie się spokojnie utrzymać. Lol, wypchnęliśmy oczywiście ich z Włoch. No i kurwa się zaczęło. Dobra. Potrzebuję więcej dywizji.
tu. Szybko. Albo inaczej. Dołączajcie się tu, chłopcy. Do tej dywizji. Ten front musi... Nie, no dobra, nie zrobię tego tak. Idźcie tu. Szybko. Stawać tam. Przepchnęli mnie. Są pod Zagrzebiem. Ze strony rumuńskiej zostałem wypchnięty. To jest kiepska miejsce, to jest kiepskie miejsce do obrony, wycofajcie się. Niestety spenetrowali za rzekę, to jest dosyć kiepski wariant. I Rumunia wezwana do wojny. No właśnie. Teraz tak, usuń ten front. Chłopcy, idźcie tu, do tego frontu. Teraz ten front powinien się rozsunąć, tak? Kto nie wie, to idzie tu. Wy nie macie planu? I realizować go błyskawicznie. Przynajmniej spróbujcie. Dalej. Cokolwiek. Obawiam się, że to będzie dosyć szybka wojna. I to raczej nie na moją korzyść. Mamy to. Dobra, wstrzymajcie natarcia. Starajcie się okopać i obronić. Dobra, spróbujmy ich wypchnąć ze rzeki, to by było ważne. Jakby się ich udało wypchnąć ze rzeki. Widzę, że tu tracę punkt. Zostałem wypchnięty. Spróbuj. Kontrnatarcie. Obawiam się, że się nie utrzymam. Dlaczego nie wiecie, co robić? Proszę puszować. Na całej linii. Kanałem bocznym deszyfrowanie. W porządku, mamy jakąś przewagę w takim razie, chociaż minimalną, na jednym odcinku. Jakby się szybko udało tamten południowy front skończyć, to może dorzucimy trochę wojska. Może. Dawaj koncentrację. Jakąś wydolność fabryk to zwiększy. Niestety ten front jest za pusty, żeby się wybronić tu. Zaraz tracę pewnie połowę fabryk. No, już trochę ich straciłem. Tu się w miarę bronimy. Gorzej jest tu. Naturalnie. Skorzystaj z jednego wsparcia i uderz tu. Żeby ten ich atak nie szedł tak dobrze i płynnie. Naprawdę byłoby super, gdybyście ich dojechali. Oni walczą w otoczeniu i pewnie nie mają zaraz surowców, nie będą mieli. To jest zaopatrzenie. Jeszcze raz spróbujcie w górę uderzyć. Spróbuj w dupę im uderzyć. Ty spróbuj tego przytrzymać, żeby nikomu nie pomógł. No, było blisko. No, no, no. Spróbuj jeszcze raz. Jest. Powinno się to udać. Co się tu dzieje? Dobrze, proszę. Możemy mieć te pakty o nieagresji, cokolwiek to oznacza teraz. Ja bym naprawdę kurewnie przyjął kogokolwiek, ochotników, coś. Nie wiem, cokolwiek. Dobra, daj rozkaz ataku. Czy to jest głupi rozkaz? Tak, to jest bardzo głupi rozkaz. Edytuj rozkazy ataku. Dobra, teraz tak. Tu nie potrzebujesz 12 dywizji. Te 4 dywizje idą do tego frontu w takim razie. Następnie stąd poproszę inny rozkaz ataku. Teraz wasz rozkaz ataku będzie taki. I ty usuń ten rozkaz ataku. Następnie weź mi stąd 2 dywizje, wrzuć je na ten front. Dobra. I teraz proszę zrealizować rozkazy. Byłoby miło, gdybyśmy ich jednak wypchnęli gdziekolwiek. Artyleria Pepans, mam za krótko, żeby utrzymać linię. Dobrze, że przerzucamy wojsko. Nie wiem, czy mi coś z tego wyjdzie jeszcze. No, ale szyjmy. Szyjmy, co się da. Zdajmy przebicie 100. No to z Włochami mamy jakieś szanse. Myślę, że nawet nie małe. Są oni otoczeni. Więc jest spora szansa na sukces. Serio. Ungaria skapitulowała. A kurwa. Rozciągać front. Mam 22 dywizje.
Za mało. Niemieckie czołgi zaś mi tutaj taki zrobił blitzkrieg serdeczny, że się ze śmiechu nie pozbieram. Na serio powinniście tracić już możliwość wejścia. Powinniśmy was wybić zaraz. Tutaj do portu. Czy tam cokolwiek innego tam macie. Próbuj zaatakować, żeby nie szli. A dalej tak idziecie. Dobrze. No, chyba to będzie dosyć szybka wojna. Znaczy, robiłem co mogłem. Wydaje mi się, że nawet dużo mi się udało zrobić. Krajowa produkcja artylerii. Fajnie, fajnie. Ale obawiam się, że to jest cały czas za mało. Samym bez pomocy pojedynczymi dywizjami nie ma szansy się utrzymać. Kurwa, ci się wydostali. Ci są wybici na szczęście. Usuń ten front. Szybko tam. Dobra, jedna dywizja nie pomoże tu. Może się was uda pokonać? Może. Oni się zaraz powinni tam udusić. Zdobyj Belgrad. Za małej National Unity. A było tak blisko. Wszystko, gdyby nie te wścibskie dzieciaki. No szkoda. Nie powiem, troszkę mi szkoda, ale no cóż. Tak się zdarza, więc spróbujemy zrobić restarcik jakiś mały. Nie wiem, czy pod własną frakcję spróbujemy? Spróbujemy jeszcze pod własną frakcję. Czemu by nie? Ja mam Ignacy, wyście wy, a to moi drodzy był Hearts of Iron 4, a my widzimy się w następnym materiale. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.